Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Dzisiaj szachowe kontrowersje, także opowiem o fałszywym arcymistrzu. Nie tak dawno na moim facebooku zamieściłem bardzo interesujący artykuł dotyczący oszustw w biegach. No i tutaj właśnie wyraziłem taką opinię. Że po prostu zadziwia mnie, że czasem wspólnym mianownikiem szachowych i biegowych oszustw jest zwykła próżność, chęć pochwalenia się znakomitym czasem, tak jak to zdarza się w biegach, lub jakimś wysokim rankingiem, lub tytułem, który po prostu zdarza się. W, na turniejach szachowych, czy też no po prostu w tej szachowej rywalizacji. Otóż, co się stanie, jeżeli ktoś zapragnie być arcymistrzem, a na taki, na taki tytuł po prostu nie gra i spróbuje w jakiś sposób wpłynąć na to jakimiś zachowaniami, niedozwolonymi oczywiście, to pokazuje nam historię Aleksandru Krizana z Rumunii. Aleksandru Krizan to biznesmen, przedsiębiorca pochodzący właśnie z Rumunii. Obecnie jego ranking to 232. Jeżeli spojrzymy na karty FIDE, to widzimy, że ta osoba jest od już wielu, wielu lat kompletnie nieaktywna. Ten ranking 232 w szachach klasycznych stoi. Nie grał w ogóle turniejów ani blicowych, ani w szachach szybkich. Co jest ciekawe, jak zjedziemy sobie tutaj, tutaj historią, tak, przejedziemy kolejne lata, widzimy, że cały czas te 2,132 jest. Jedziemy Idziemy tak kilkanaście lat wstecz, i dochodzimy do pewnego tutaj momentu. Zwróćmy uwagę: 232 na tej liście, 9 partii, a na wcześniejszej liście miał ranking 2635. Czy to jest możliwe, żeby na jednym okresie stracić? no tutaj tak szybko liczę, ponad 500 punktów rankingowych, pewnie teoretycznie tak, ale to trzeba by rozegrać mnóstwo partii i po prostu, nie wiem, wszystko poprzegrywać. Tutaj ten, ta różnica ta rankingowa, ta minus 500 wynikało jednak z tego, że, że została podjęta decyzja FIDE, żeby po prostu usunąć mu ten, no ten nadmiarowy ranking, ten 2635 zdobyty po prostu nieuczciwie. Jak podaje Wikipedia, Aleksandru Krizan rocznik 1962. Tytuł Arcymistrz, ale jak widzimy skreślony. Tytuł został mu odebrany w 2001 roku. Jak możemy tutaj przeczytać, jest to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci współczesnych szachów do początku lat 90 grał z siłą kandydata na mistrza jego ranking w 91 roku to było 255. Elo nie osiągając żadnych międzynarodowych sukcesów następnie w ciągu jednego roku, rozegrał 56 partii. Nie jest to oczywiście żaden wyczyn, juniorzy grają więcej, ale zdobył niespotykanie wysoki przyrost rankingowy, ponieważ z tego 255 już wskoczył na 2,480 i otrzymał tytuł mistrza międzynarodowego. Także tutaj był to kolejny etap w tym pewnie zaplanowanym działaniu. W następnych 24 partiach zyskał kolejne 50 punktów rankingowych i miał już 2,530. Jeżeli przekraczamy ranking 2,500, jest jest możliwość uzyskania tytułu arcymistrza, oczywiście trzeba mieć odpowiednie normy. To w tym przypadku zostało spełnione, także no, w bardzo krótkim czasie trzy normy i Kryzan z kandydata na mistrza stał się arcymistrzem. Tak wysoki przyrost rankingowy jest zjawiskiem niespotykanym we współczesnych szachach. Być może tutaj dałbym jednak jakieś, jakieś ale. W przypadku juniorów myślę, że takie skoki są możliwe, ponieważ to też są inne przyliczniki. Juniorzy mają przyliczniki obecnie 40. Jeśli także czasami te 200-300 punktów, e, pewnie zdarzy się taki przypadek, którym, gdzie junior jest w stanie to zrobić. E, wzbudziło to podejrzenie o nieuczciwy sposób jego zdobycia. Tym bardziej, że zapisy partii z tych turniejów e, są do dnia dzisiejszego niedostępne, zarówno ani w chessbase, ani w chess asystencie. No to jest akurat już dziwne, tak, że nie ma PGN-ów, nie można w te partie po prostu zajrzeć. E, co ciekawe, Krizan też nie startował w żadnych e, mistrzostwach Rumunii czy drużynowych mistrzostwach Rumunii, gdzie faktycznie mógł spotykać się, spotykać się z zawodnikami no z tego samego kraju, y, którzy no, z pewnością reprezentują y, no jakiś tam poziom um, arcymistrzowski czy, czy mistrzów międzynarodowy i mógłby po prostu no być te jego umiejętności mogłyby być zweryfikowane. E, przez kolejne 3 lata Krizen nie rozegrał żadnej partii klasyfikowanej przez międzynarodową federację FIDE. To dziwne, ale w drugiej połowie 1997 e, 97 zagrał aż 50 partii, w których zdobył ponad 100 punktów i awansował na 34 miejsce na świecie. Także 2635 e, no naprawdę Błyskotliwa kariera, tutaj można rzec. Spowodowało to natychmiastową reakcję FIDE, która na kolejnej liście rankingów anulowała te wyniki, przywracając ranking do poziomu 2530. Także pewnie FIDE też dostrzegło jakiś no, nadspodziewany przyrost. Nie było tych zapisów, także tutaj w jakiś sposób płynęła, ale jak to, jak to bywa w szachach, trzeba mieć po prostu dowody. Po odwołaniu się od tej decyzji i, i z powodu braku dowodu, Federacja Światowa zawiesiła swoją decyzję, nakazując Kryzanowi rozegranie kilku turniejów, w których miał potwierdzić swój wysoki poziom. Już pierwszy z nich, będziemy tę partię oglądać dzisiaj, także zobaczcie, zostańcie do samego końca. Już pierwszy z nich udowodnił, że osiągnięte do tej pory, że to nie były efektem posiadanych umiejętności. To, to w ogóle no, fatalny występ Kryzana w Portoróżu na memorial. Widmara, zobaczymy właśnie te partie, uzyskał zaledwie pół punktu z dziewięciu partii i stracił 47 punktów rankingowych. Po tym turnieju zagrał w dwóch kolejnych arcymistrzowskich turniejach obu dwukołowych, też zobaczymy kilka partii z tych dwukołówek, osiągając całkowicie odmienne wyniki. W Teki zdecydowanie zwyciężą w zaledwie trzyosobowym gronie z wynikiem 3,5 na 4. To też dziwne, tak? Że turniej czteroosobowy. Natomiast w Kładowie podzielił pierwsze miejsce wspólnie z Rukiem Turniej sześcioosobowy. Rezultaty tych dwóch turniejów, zorganizowanych na terenie Jugosławii oraz poziom rozegranych przez na partii, ponownie wzbudziły kontrowersje FIDE, co spowodowało podjęcie decyzji o ich niezaliczeniu do obliczeń rankingowych. Co więcej, na kongresie FIDE postanowiono odebrać mu oba międzynarodowe tytuły szachowe. Także został mu zabrany tytuł arcymistrza i mistrza międzynarodowego, co ostatecznie nastąpiło 8 września 2001 roku. Dodatkowo jego ranking, tak jak już widzieliśmy, z 2635. Na 232. Od 2002 roku Krizan już nie uczestniczy w turniejach klasyfikowanych do rankingu międzynarodowego. Przez pewien czas pełni natomiast funkcję prezesa Rumuńskiej Federacji Szachowej. Powiem szczerze, mieć takiego prezesa. No, to skarb, tak, w cudzysłowie. Moi drodzy, zobaczmy zobaczymy teraz, właśnie te partie tego Kryzana. Zaczniemy od partii z turnieju Sportoroża z 2001 roku. Tutaj naprawdę nastąpiła weryfikacja jego umiejętności, bo widzimy, że rankingi przednie, między innymi na liście końcowej, widzimy Gelfanda, czy chociażby naszego bardzo doświadczonego Bartka Macieja. Wszyscy tutaj zawodnicy to arcymistrzowie mistrzowie. Kryzan 2635 widzimy, no, w turnieju mu kompletnie nie poszło pół punkta z 9. Partii może się zdarzyć, tak? Oczywiście każdy może mieć gorszy turniej, ale jeżeli zerkniemy na te partie na poziom prezentowanych tam umiejętności, no to będziemy mogli się złapać tutaj za głowę. Pierwsza z tych partii z memoriału Widmara z Portorożu z 2001 roku to partia z Georgiem Morem ze Słowacji 2498, Aleksandru Krizan 2588. Tutaj coś mi się nie zgadza. W na tabelce miał 2635. W każdym razie, jeżeli posiadasz tytuł arcymistrza, no to musisz mieć podstawowy. Wiedzę na temat końcówek szachowych. Między innymi, taką podstawową końcówką szachową jest to, żeby wiedzieć, jak zremisować, kiedy posiadasz tylko wieżę i króla, a przeciwnik posiada pionka, króla i wieżę. No, ja takich końcówek uczę nawet moich dziesięcioletnich uczniów, że takie coś jest proste do zremisowania, jeżeli wiesz, gdzie postawić figurę. Także, no, rzeczą niespodziewaną i rzeczą niesamowitą jest to, że Kryzan tej końcówki nie potrafił zremisować. Także to nie jest poziom arcymistrzowski, tak. Nawet powiem, że troszkę wstyd, jeżeli miał kiedyś ranking 250 i nie zapoznał się nigdy z taką końcówką. No widać tu ogromne, ogromne braki po prostu w wiedzy szachowej. Otóż Krizan w tej pozycji zagrał sobie posunięcie po królu g4 zagrał posunięcie wieża a4. Jak zremisować taką końcówkę? Otóż kładziemy wieżę na linii szóstej. Kładziemy wieżę tak, żeby ta wieża kontrolowała właśnie szóstkę. Króla powinniśmy postawić sobie tu. Także jeżeli postawimy sobie króla tutaj, a wieżą będziemy chodzić w tomi z powrotem, to taką końcówkę bez problemu zremisujemy. Zobaczmy to chociażby w wariancie. Król G5, Król F7, po F5 możemy sobie czekać. Po szachu idziemy na pole F8, czyli albo król będzie sobie na tym polu, albo na tym. A tak jak mówiłem, wieża chodzi w to i z powrotem i tylko i wyłącznie czekamy, aż pionek się ruch, ruszy do przodu. Jeżeli pionek się nie rusza, no to my też tutaj nic wielkiego nie robimy. Jeżeli on czeka, to my czekamy, jeżeli on czeka, to my czekamy. Jeżeli nastąpi posunięcie F6, no to myślę, że tutaj e, wszyscy, co mają jakąkolwiek podstawową wiedzę na temat końcówek wieżowych, wiedzą, że w tej sytuacji trzeba zacząć szachować e, od po prostu z tyłu. Także po prostu zaczynamy szachować z tych linii, czyli musimy pojechać naszą wieżą na koniec, i następnie wybieramy jedno z tych trzech pól, męczymy tego króla. Król nie ma jak się w tej sytuacji schować. No i gramy. Posunięcie wieża C1 po królu G6 szach, potem szach, potem szach i potem możemy spokojnie podpisywać remis. No, arcymistrz z Rumunii gra posunięcie wieża A4. Po królu G5 nadal jest remis, zagrał wieża A2, wieża na B1, wieża A5 szach, i po tym ruchu ponownie można zagrać ten sam motyw, czyli wieża A6, czego nie zrobił. I po szachu idziemy na jedno z pól na linii z pionkiem, tak? czyli albo to, albo to. Ten król sobie powinien wybrać. I jeżeli pionek się ruszy, to ponownie robimy dokładnie ten sam manewr, czyli idziemy tu i zaczynamy szachować w ten oto sposób tak? tego króla. On w tej sytuacji gra posunięcie wieża A7. Powierzy B6, wieża C7, powierzy G6, król F7, powierzy H6, gra, zagrał posunięcie, wieża C5. Tutaj już widać, że troszeczkę białe utrudniły zadanie, ponieważ zabrały szóstą linię. Oczywiście w tej sytuacji po królu G7 y, może nastąpić F6. No i tutaj się oczywiście nie pomylcie, bo po królu F7 faktycznie przegramy wieża H7, król 8 i tracimy wieża. Ale jeżeli po F6 zagramy król G8, to ponownie jest remis. Król G6, wieża D7, pilnujemy pionka. I tutaj jest bardzo ciekawy motyw, jest to posunięcie wieża G7 z takim motywem patowym, na przykład możemy zremisować ten to w, ta, w taki sposób. No po wieży H6 tutaj Krizen gra wieża C5, następuje szach, po tym ruchu wieża na E7, król F8 i po wieży E6 ponownie Krizen nie może wejść tutaj na szóstą linię. Nadal jest to pozycja remisowa. f 7, wieża A6, wieża C7, nadal jest remis. Wieża H6, uwaga na, na rożen z tej strony. Wieża C5, wieża szach, król G8, wieża na D7 i ponownie tutaj znowu można ustawić dokładnie tę pozycję remisową. Czyli zagrać posunięcie wieża C6, i na to grać wieża C1, i szachować tutaj od tyłu tego króla. No, Krizan. Nie ma tych umiejętności pońcówkowych, Gra posunięcie król F8, następnie król G6, wieża C1. Teraz już pójście, wieżą na C1 jest zdecydowanie gorsze. Idziemy wtedy wieżą na, na C1. Jeżeli pionek jest z przodu, tak tu widzimy, że król jest z przodu. E, nastąpiło wieża F7. I Król E8 jest to kolejny ruch, który przegrywa, nawet w tej trudnej pozycji, jeszcze mógł kto zremisować. Gdyby zagrał inne posunięcie, nie Król E8, tylko gdyby zagrał król G8. To też takie raczej naturalne, że raczej stawiamy króla na linii z królem, żeby przeciwnikowi jednak nie, nie dać możliwości wtargnięcia na jakieś wyższe pola. E, tutaj jeszcze można zremisować w taki sposób, szach. Wieża B1. I teraz jednym z, skoro nie da się już szachować z tych linii tylnych w tej sytuacji, nie ma tych szachów, to musi teraz wieża próbować szachować z tych linii bocznych, tak? I to jest jeden z motywów. Po wieże B6, oczywiście jest zasłonka, nie możemy tego przyjąć. Ta, ta forma remisu jest zdecydowanie trudniejsza. Po królu E7 nie pozwalamy tutaj przeciwnikowi się poprawić i po szachu król H7 i potem mamy właśnie możliwość szachowania z boku, tak? Widzimy ten szach, szach, szach. No, i w tym momencie dojdziemy do pionka. Pionka zbijemy i jest nadal remis. No, jeżeli Krizan gra w tej sytuacji, powierzy F7 króle 8 no niestety e, partia się kończy tak. Wieża A7, e, wyrzucenie króla szach i oczywiście, jeżeli są króle w takiej linii bocznej, to wyrzucamy króla jedną linię w bok, czyli gramy wieża E8 i tą partię w taki spektakularny sposób, spektakularny, w taki dziecinny sposób po prostu Krizan przegrywa Arsimistrz, legitymujący się rankingiem 2600. No tutaj oczywiście robimy zegzak, czyli ten pionek ma stuprocentową promocję, żeby wyjść z tego szachowania, idziemy takim zygzakiem do wieży i po prostu wygrywamy. Tak, 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 tak i Krizan to przegra. I teraz, żeby Wam pokazać, że ta końcówka jest dziecinnie prosta do zremisowania, czyli końcówka z jednym pionkiem przewagi u przeciwnika. Pokażę Wam partię mojego byłego ucznia, z Mistrzostw Polski do lat 10, który mając tą podstawową wiedzę na temat tej końcówki po prostu wszedł w odpowiednie ustawienie i bez problemu zremisował bez pionka. Przeciwnik zagrał posunięcie wieży A4, bardzo korzystna dla nas sytuacja, ponieważ możemy zredukować tego pionka za tego i wejść w remisową końcówkę. Bierzemy. Przeciwnik to wziął, mój uczeń, król F6, już wiedział, że powinien się ustawić na jednym z tych dwóch pól, także zmierza do, do odpowiedniej sytuacji, ustawił się na polu G7, król poszedł na F4, no i co teraz trzeba zagrać, żeby zremisować? Otóż, tak jak było pokazane, postawić wieżę na szóstej linii i zacząć sobie chodzić po jednym z tych trzech pól e, i poczekać, aż w końcu pionek dojdzie do szóstej linii, no to tak poszło. Po tym ruchu czekamy, po tym ruchu czekamy, po szachu. Ja bym raczej szedł na linię z pionkiem. Po tym ruchu nawet pionkówka jest w tej, w tej sytuacji remisowa, także w tą końcówkę po prostu wszedł po zbiciu, po zbiciu. Przeciwnik nie jest w stanie wejść na pola kluczowe. Jeżeli król pójdzie tutaj, to my łapiemy po pozycję, Po tym jest to. Po tym, oczywiście, nie dajemy przeciwnikowi wejść na opozycję, także po tym, to my łapiemy opozycję i na posunięcie G7 ta partia kończy się po prostu remisem. Gdyby tutaj przeciwnik nie zagrał posunięcia wieża E6, tylko on próbował jakoś tam męczyć, no to my co? Idziemy królem na linię pionka i czekamy właśnie za posunięciem G6. I to już wiesz z poprzedniej analizy, że po prostu musisz stanąć wieżą za plecami i zacząć tu przeciwnika szachować właśnie od tej tylnej strony. Zachęcam Cię również do zobaczenia mojego opracowania mojego nagrania, w którym pokazywałem właśnie takie remisowe pozycje, które musi znać po prostu każdy szachista. Także wieża B1 i tutaj białe nie są w stanie tego wzmocnić. Jeżeli szach, to do góry, jeżeli szach, to do góry, jeżeli próba mata, no to my cały czas szachujemy. Także dziecinnie prosta końcówka dla zawodnika, który miał wówczas ranking 1300. A tutaj, jak przypomnę, Krizan 2600 powinien wiedzieć wszystko. Zaprezentuję tutaj też kolejne partie z Portoroża, w której to zawodnicy grali z nim na serio, tak? Także tutaj Krizan nie dostawał żadnej taryfy Pytanie jest, właśnie, w jaki sposób on wpływał na te partie. Można się domyślać z tego, co słyszałem, w różnego rodzaju turniejach, czasami za, za naszej wschodniej granicy, partie po prostu są kupowane tak, za jakieś śmieszne pieniądze, jakieś 50-100 euro. Także takie ustawki, niestety, ale zdarzają się w naszym szachowym świecie. Tutaj, Wołotykin grał na serio z Krizanem i no, Krizan po prostu no nie, ta, nie ta liga, nie, ta, nie ten poziom. Po F5, no też Krizan tak no do, zabawnie odpowiada, tak no G5, kto z nas by zagrał, który z arcymistrzów zagrałby w tej sytuacji G5, e, no oddanie tego pionka tak za friko, nie wiem o co tu chodzi. Wołotykin e, sobie wziął, po królu E8 nastąpiło bardzo ładne poświęcenie, bardzo mocny zresztą arcymistrz Wołotykin, e, tam nawet 2,650 w pewnym momencie. Po gońcu E6 nastąpiło wieża D2 ze strony Krizana. Jeżeli nastąpiłoby przyjęcie, to po szachu partia kończy się takim, Obrazkiem, czyli mat. W partii poszło wieża D2. Włotykin tutaj łatwo przelicza, że wygrywa również po gońcu F7, król D7 i bardzo ładne posunięcie Hetman G7 z atakiem na wieżę i jednocześnie S tutaj z jakimś atakiem z zocłony. powieża D8, krizen złożył broń, kiedy przeciwnik zagrał goniec D5. Tutaj jeżeli król E8, to mamy takiego mata. A jeżeli zostanie zagrane posunięcie król. C8, to mamy mata z drugiej strony. Kolejną tutaj w topę zaliczył Krizan, kiedy grał e, czarnym kolorem z, z Denko Kożulem, Też doświadczony arcymistrz z Chorwacji. E, Korzul gra posunięcie Hetman D4. Ta sytuacja, oczywiście, jest bardzo trudna, ale takie troszkę, no bardzo naiwne bym powiedział, podejście Krizana. Gra posunięcie, goniec C8. E, po stracie pionka gra goniec G4. Po to, żeby, nie wiem, zaostrzyć tą sytuację. E, tutaj troszkę mnie zdziwiło, że Korzul nie przyjął. Zagrał wieża z DNA1. Można nawet było to przejąć. To po prostu nic nie ma. Na Habi G4, Skoczek G4 odchodzimy wieżą, a na szacha gramy Królew 1, i ten Hetman tutaj mata nie zrobi w tej, w tej sytuacji, tak? bo Skoczek to pilnuje. Także tutaj na to się nie zdecydował, zagrał wieża z D na 1 no i takie, no nie wiem, ja bym to nazwał taki ślepy atak jakiegoś boksera z otwartą gardą, czyli posunięcie, skoczek F3. Po f 3 tu po prostu nic nie ma w tej pozycji. Goniec na H3, Hetman D4, centralizacja, no nie jest w stanie tutaj czarnej nic w tej sytuacji zrobić. Nastąpiło wieża z A na B8, no i białe po prostu zostały z figurą więcej. Po D6, Hetman G7, po wieży E7 podwisa tutaj pion na, na F7, na czarne to obroniły. Mam po prostu takie wrażenie, że Kryzjan że grał bardzo proste szachy na tym turnieju, takie jakieś przewidywalne i dosyć słabe strategicznie. Po końcu C4 nastąpiło A5, po d 7 wiadomo, że będziemy grać na promocję. Po końcu B5 chcemy oczywiście wieża E8. Tutaj no, widać, że ten atak, ślepy atak po tej stronie królewskiej nie miał szans się powieść po F5 bardzo chętnie wymienimy hetmany, wymiana, wymiana, krug G2, no i na F4 też taka raczej decyzja, no, wymuszona, ponieważ goniec w tym momencie podwisał, no, Krizan został tutaj totalnie zdeminowany, widać, że, no, nie miał szans w tej pozycji. O tym, że nie potrafił wytrzymać takiej presji, świadczy kolejna partia z drażonym szermakiem na 2.577, czarne w dosyć trudnej sytuacji, ale, no, są takie warianty, w których gra się posunięcie królew 8 i broni się na G7, ale gra w tej sytuacji ponownie G5. E, chyba Krizan miał e, takie upodobania, żeby to G5 grać. E, tak jak to pokazywałem w pierwszym pojedynku. E, tutaj nastąpiło skoczek H5. E, po gońcu E2 wieża E1 nastąpiła wymiana. E, skoczek D7. No widać, że czarne pod presją. E, Hetman B6, wieża C1. Te wieże się wymieniły. No i takie raczej właśnie. Hmm, Poddawanie się presji przeciwnikowi, także raczej pasywne granie Krizan, Skoczek B8. No i widzimy, że no, raczej nie chcemy mieć takich figur. Skoczek F6, bicie, bicie, no czarne, to się w ogóle nie klei, tak widać, że ta gra nie klei się w sposób arcymistrzowski. Po króle E8 koniec A5, po Hetmanie B7 otwarcie pozycji, nastąpiło Hetman G3, Krizan Król D7. N no, po prostu wzięcie pionka. Na no, po Hetmanie C C8 wieża E1, po wieży G8 Hetman H5 wisi pionek. Następuje obrona pionka Hetman H2 ze strony sermaka Hetman C8, ponieważ groziło tutaj, i teraz e, bardzo fajne zagranie. Zobaczcie na to kopytko. Tutaj, no jednak, też nie te umiejętności taktyczne. Wieża E6 znalazł sermek, e, no i kryzen dał się zamatować po FE szach i po tym posunięciu Krizan dostał takiego mata, Hetman 7 Jeżeli byłoby przyjęcie królem, to też to się kończyło matem tylko z tej strony i po tym posunięciu Hetman 7 mat. No w Portorożu w tym 2001 roku no zdecydowanie najbardziej no, takim znanym nazwiskiem był Boris Gelfand, bardzo mocny arcymistrz z Izraela. Pozycja po debiucie Krizana była w miarę taka równa, ale zwróćmy uwagę, jaka różnica klas nastąpiła za kilka ruchów. Krizan C5, F5, oczywiście, atak na króla wieża D1, F4. No i tutaj. Chyba trzeba było coś jednak tutaj zrobić, może jakieś nawet wybicie. Po tym posunięciu F4 gra jest po prostu do jednej bramki. Wieża D6, Gelfand, G5, Skoczek H2. Znowu takie pasywne bronienie się, co charakteryzowało właśnie co charakteryzuje raczej zawodników, którzy no nie czują tych takich niuansów. I po prostu w tych partiach arcymistrzowskich często jest tak, że oddaje się pionka za jakąś inicjatywę, a nie broni się pasywnie. Tutaj Kryzan tego kompletnie nie czuł. Po G4, Nastąpiło hetman b3, krucha h8 i tutaj ten pionek został przyjęty, ale oddanie pionka g Gelfandowi i jest na rękę, ponieważ zdobywa tego pionka na polu e4. Następuje to, tu jest podwójny atak, czyli skoczek atakuje i jednocześnie goniec atakuje skoczka. Gelfand odbija pionka, no i zobaczcie jak tutaj szturmowo zakończył partię hetman f3 skoczek odchodzi z atakiem goniec e6 te figury po prostu tańczą a białe figury jak, jakby po prostu nie wiedziały co robić w tej sytuacji no i tutaj już des desperacja po wieży f6 bardzo ładnym posunięciu wieża f6 grozi to no i widzimy że tutaj finał na h2 jest blisko po F3 te wszystkie domek skart się po prostu tutaj rozsypał hetman h5 skoczek c3 atak na skoczka nie ma gdzie tym skoczkiem odejść a wymusza to praktycznie posunięcie f3 a jak F3, no to spada ten pionek, tak? Tu widzimy, że on wtedy będzie bez obrony. Wieża E5 yy, i tutaj poddał się krizan po ruchu skoczek F3. Jeżeli skoczek F3 to Hetman H1. No widać, że partia do jednej bramki. Także widzieliśmy po prostu ogromny dramat zawodnika Krizana z e, przeciwnikami, którzy po prostu z nim grali na serię. Ten jedyny półpunktus wywalczył w cudzysłowie z Michal Czyszynem, który po prostu remisował z każdym na tym turnieju. Także e, taka, taka sytuacja. E, w, później tutaj jeszcze w, na Wikipedii właśnie mówili o tym turnieju w Kładowie. No i teraz e, no, często mówimy o takich arcymistrzowskich remisach, czyli po prostu zawodnicy gdzieś tam się przed partią omawiają, jaki ma być wynik partii. No i niestety tutaj jest nie, niechlubny przykład właśnie tego, gdzie zawodnicy no, po prostu bez gry remisują tam po kilkunastu ruchach nie będę pokazywał od początku, ale zobaczmy Robert Rook 2582 od 10 ruchu wyglądało to tak e, tak, tak, tak Kryzan bije, Rook gra C5 i zawodnicy godzą się na remis Aleksander Sulypa 2513 od 10 ruchu wyglądało to tak tak, 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 tak. tak, Pozycja bardzo napięta, a nagle za chwilę zobaczcie ruch szesnasty i zawodnicy w tej sytuacji z takim królem godzą się na remis. Mnóstwo gry jeszcze w tej sytuacji, no ale jak wynik jest znany wcześniej pewnie. Iwan Iwanisewicz, e, Krizen grał tutaj akurat czarnym kolorem, od dziesiątego ruchu wyglądało to tak. E4, tutaj, tutaj, tutaj. Zawodnicy godzą się na remis. I jeszcze raz partia z rukiem była wcześniej zremisowana, ale grana tutaj dwa koła. No i ta partia też, wynik nie jest zaskakujący, ponownie remis po kilkunastu ruchach. Tutaj wieża bije cztery, zawodnicy pochodzili, pochodzili i zgodzili się na remis. I jeszcze partia z sulypą, tutaj akurat partia dwudziestoruchowa, także zawodnicy znowu pochodzili sobie. I zgodzili się na remis, także, no, ktoś tam zyskał rankingowo, ktoś tam stracił. Być może ktoś zarobił na tym w jakiś jeszcze inny sposób, także tutaj. I jeszcze na koniec partia z Też z tego turnieju wkładowie zawodnicy sobie pochodzili, pochodzili i zgodzili się na remis. Także takie sztuczne robienie tytułów to troszeczkę mi przypomina fałszowanie na koncertach. Czyli no można coś tam z playbacku zagrać, troszkę poudawać i to się nie wyda. Ale jak przyjdzie do takiego prawdziwego grania, czyli takiego do takiego prawdziwego śpiewania, no to widać po prostu, że no nie mamy tutaj jakiegoś super głosu, tylko po prostu jakieś fałszowanie. A tutaj też. Po partiach Kryzana możemy powiedzieć, że to nie jest arcymistrz, tylko jakiś taki po prostu fake arcymistrz. Także słuszna, słuszna decyzja FIDE, że zabrała ranking, że zabrała tytuł. No i to tylko pokazuje, że no jak łatwo można wpływać na partie szachowe, no jeżeli w jakiś sposób tam nieuczciwy po prostu zawodnicy. No, dogadują się po prostu przed, przed rozegraniem pojedynku. Także moi drodzy zachęcam również do oglądania mojej playlisty z szachowymi kontrowersjami. Tam różnego rodzaju filmy na, na ten temat. Dajcie znać, co sądzicie o tej całej sytuacji. Czy znacie, może jakieś jeszcze inne turnieje, gdzie po prostu były ustawiane? Wklejcie linki albo dajcie znać w komentarzu. Życzę wszystkim oczywiście uczciwej gry, fair play, powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć.